Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się wydarzyło z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Jedno z najważniejszych zdań, które usłyszałem w minionym tygodniu, brzmiało: prawda rodzi się w dialogu. I to jest prawdziwe zdanie. Myślę, że doświadczenie wielu z nas nam to potwierdza. Ale dzisiaj widzimy coś jeszcze. Dla ucznia Chrystusa bardzo wiele zależy od spojrzenia. Ta dzisiejsza perykopa ewangeliczna, ona zachęca, żebyśmy spojrzeli na swoje życie, swoją historię w świetle Ewangelii. Uczniowie są w drodze. Idą do Emaus. Oddalają się z Jerozolimy i idą do Emaus. Każdy ma jakieś Emaus, do którego raz po raz chce uciec, wrócić. Do którego
Lubimy powracać, kiedy rozczarowujemy się Bogiem, sobą, drugim człowiekiem, wydarzeniem jakimś. To jest właśnie tak, że kiedy po raz kolejny w jakiś sposób trzymamy w naszych rękach jakieś zgliszcza czegoś, trzeba sobie zadać pytanie, czego to są zgliszcza? Bo moi drodzy, kiedy patrzymy na te Ewangelie, to wychodzi na jaw, że te zgliszcza, które oni mają w swoim ręku, to jest kłamstwo. Fikcja, na której zbudowali sobie swój obraz Jezusa. I im się to wszystko rozsypało. I stąd jest rozczarowanie. Stąd jest to słynne zdanie, myśmy się spodziewali. Ja się spodziewałem, że te wszystkie moje problemy, kiedy wejdę w małżeństwo, one znikną. Ja się spodziewałem, że kiedy wejdę w kapłaństwo, będę innym człowiekiem. Ja się spodziewałem, że wszystko będzie jak w bajce. Wiele się spodziewaliśmy po sobie, po innych. Wiele było takich fałszywych systemów, począwszy od samego Lucyfera. Popatrzmy, tam gdzie jest fikcja, tam nie ma Jezusa. Jezus jest tam, gdzie jest prawda. Stwórcą rzeczywistości jest Bóg, a stwórcą kłamstwa jest szatan fikcji. I siła kuszenia w fikcji polega na zakłamaniu, na oszustwie, na tym pozornym pięknie. Fikcja, żeby uwiodła, ona musi być przerysowana, musi być silna. I w co uderza? Uderza w to, żebym projektował swoją wizję Boga, świata, siebie samego. To się im rozsypało, to są ich zgliszcza i to są zgliszcza bardzo wielu z nas. I teraz ciekawe jest to, że kiedy tak idą i rozprawiają, to jest bardzo interesujące. Tutaj znowu Greka nam podpowiada sporo. W jaki sposób oni rozprawiają? Język grecki mówi wprost. Oni jakby przerzucają między sobą informacje. Tak po prostu, żonglują informacjami. Tam nie ma zejścia w głąb. Tam nie ma szukania tego, co jest istotne. Tam jest wylewanie, wyrzucanie z tego wszystkiego, co się w nich nagromadziło. Popatrzcie, dużo się w nich nagromadziło. Gromadziło się w nich tyle, ile byli z Jezusem. I im się to teraz rozsypało, to są ich zgliszcza. Dodatkowo ich oczy są jakby na uwięzi. To jest o nas. Kto może otworzyć oczy? Tylko Pan. I teraz, jak robi to Jezus? Nic na siłę. On robi coś, co im otwiera oczy. To chciałbym, żebyśmy uchwycili. Od samego początku do samego końca w tej scenie jedyną zasługą uczniów jest to, że idą, rozmawiają, słuchają słowa i patrzą. Bo tak jak im Bóg w jakiś sposób zawiązał oczy, tak teraz to Bóg na swój sposób im te oczy odwiązuje. I teraz Jezus podchodzi w przypadkowym wędrowcu. Tak na początku pewnie o nim myśleli, bo nie poznali go. I teraz popatrzcie, co się dzieje często w naszym życiu. Do nas też często na początku Jezus przychodzi w osobie, o której byśmy kompletnie się nie spodziewali, że może do nas przemówić słowami Boga. Co jest ważne? Ważna jest gleba. Ważna jest gleba serca. To jest ciekawe. Zauważcie, że zawsze, kiedy jest, czy był w uczniach Jezusa chaos, kiedy coś się działo, Jezus ich pocieszał i zapewniał, ja jestem. I teraz największy chaos, kiedy się dzieje w ich sercu? I kiedy się dzieje w naszym sercu? Największy chaos jest wtedy, kiedy jesteśmy zapatrzeni w siebie. W swoje oczekiwania, w swoje spodziewanie się, w swoją wizję. A jeszcze nie daj Boże, jak ta wizja zostanie obrócona w zgliszcza, no to już wtedy jest dramat. Na szczęście raz po raz Pan Bóg pozwala, żeby coś
ktoś albo my sami obrócili w zgliszcza to, co było fikcją. I na początku jest to bardzo bolesne. To widzimy. Idą smutni. Zatrzymują się i są smutni. Jezus zadaje im pytanie i uderza w czułą strunę. O czym rozmawiacie? I się zaczyna. Ale to jest dopiero punkt wyjścia, nie dojścia. Uczniowie szczerze mówią to, co mają w sercu. Nie grają przed Jezusem. To jest bardzo ważne. Granie, udawanie, ono generuje jeszcze większe napięcia. To wyznanie prawdy to jest dopiero początek wolności, ale podkreślam, drodzy, to jest początek wolności. Wyrzucenie z siebie tego, co się we mnie nagromadziło, to jest dopiero początek. Wielu z nas uważa, że to jest punkt dojścia już. Popatrzcie, nie? Tak funkcjonują właśnie dialogi, w których rodzi się prawda. Najpierw trzeba wiele czasu. Jezus nie zatrzymuje, tak? Pozwala im wyrzucić z siebie wszystko, co się przez te ostatnie, nie wiemy, bo to nie są uczniowie, którzy byli w ścisłym gronie 12. To są ci poza 12. Już teraz 11, bo nie ma Judasza. Nie wiemy, ile byli z Jezusem. Wszystko dokonuje się w drodze. I w tej drodze wyjaśniane są pisma. Zobaczcie, cała ironia tej wędrówki do Emaus polega na tym. Żywi uczniowie rozmawiają o martwym Jezusie, a żywy Jezus rozmawia z uczniami, którzy są pozbawieni życia. To jest cała ironia tej sceny. Ale idźmy dalej, jakby jeszcze głębiej, tak? Gdzie jest, oprócz tego, że mają te zgliszcza, fikcja? Moi drodzy, Pismo nam wyjaśnia bardzo jasno. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? Tu jest źródło wszelkiego ich problemu. Nie tak sobie wyobrażali. I moi drodzy, to jest, popatrzcie, skoro w okresie wielkanocnym modlimy się o to, żebyśmy umieli pojąć naukę płynącą z krzyża, to prośmy Pana, żebyśmy ją umieli pojąć. Bo my czasem zbyt łatwo staramy się przejść nad pewnymi rzeczami. W nich nie było zgody na taki sposób odkupienia Izraela. I to jest jeden z największych, odwiecznych problemów wszystkich chrześcijan. Nie, Panie Boże, nie w taki sposób. Ja nie przyjmę trudu, ja nie przyjmę cierpienia. A skoro Pismo daje Ci obietnicę, że nie da Ci cierpienia ponad Twoją miarę, skoro Jezus dał wzór, drogę, to popatrzmy, my jesteśmy tymi uczniami z Emaus, nie? Ja się spodziewałem, że jak już pójdę za Panem Jezusem, to będzie tylko pięknie i wspaniale. Będzie pięknie i wspaniale. Bo to też nie jest tak, że nasze życie składa się tylko i wyłącznie z cierpienia. Nie, nie składa się. Uczniowie ubolewają nad tym, że inni nie widzieli Jezusa, podczas gdy oni sami nie potrafią Go rozpoznać pośród siebie. I to jest też ciekawe, nie? Że ten ich głos pokazuje tak naprawdę, człowieku, Twoje możliwości są skończone. To Bóg jest nieskończony. I przyjmij to, w jaki sposób Bóg chce Ci się pokazać. I teraz popatrzmy, nie, do czego dochodzimy w tej rozmowie, w tym dialogu. Dopiero wiara zaczyna jakby układać te wszystkie kawałki. Dopóki chcę po swojemu, dopóki ja się spodziewam, nie poskładam swojego życia. Nie poskładam.
W jednej z najnowszych piosenek, nie, Sanach śpiewa, że mam tę nadzieję, czy jest ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Tak, no skoro Jezus jest życiem, to poskleja. Nie wiem, czy o tym śpiewa. Może do niej napiszę, czy to miała na myśli. Zostawmy Sanach, chociaż pięknie śpiewa. Interesująco. Wiara. Trzeba się dać poprowadzić mistrzowi. I teraz co się dzieje? Dziś już jest trzeci dzień, to mówią uczniowie. Pan pozwala im mówić, bo chce, by sami wygłosili kerygmat. To jest ciekawe. Oni sami głoszą kerygmat. Tutaj. To, co ktoś kiedyś o nich powiedział, nie? Że ci uczniowie z Emaus w tej scenie z Jezusem, oni mieli już jakby w sobie całą instalację, ale prąd nie popłynął jeszcze. I dopiero kiedy popłynął prąd, stało się to, kiedy poznali go Jezusa przy łamaniu chleba, wtedy wszystko im się wyjaśniło. Oczywiście to jest jakiś obraz, jak każdy obraz niedoskonały. Ale moi drodzy, dlaczego? Dlaczego jakby ich jeszcze wtedy w nich, można powiedzieć, nie zaskoczyło? Dlatego, że oni dalej stawiali warunki, nie? Oni chcieli widzieć po swojemu. To jest wyrzut ich. Spodziewali się, że inaczej, tak jak oni się spodziewali i spodziewali się teraz po zmartwychwstaniu, że go zobaczą, tak? Ale jego nie widzieli. I teraz Jezus zaczyna im wyjaśniać. Ale ciekawe jest też to, że Jezus nie wypomina uczniom, że nie uwierzyli w dowody związane ze zmartwychwstaniem. Nie wypomina im, że nie uwierzyli kobietom, a nawet, że nie rozpoznali Jego samego. Moi drodzy, za co On ich upomina? I to sobie weźmy głęboko do serca. On ich upomina za to, że czytają Pismo bez zrozumienia. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. I tutaj dochodzimy do sedna. Problem uczniów, można powiedzieć, nie leży w głowie, ale w ich sercu. To, co mówi nam święty Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale. Wiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia. Maryja była błogosławiona, ponieważ uwierzyła, że spełnią się obietnice, które jej Pan złożył. Paweł, święty Paweł, wierzył, że Bóg będzie działał zgodnie z tym, co powiedział. I teraz mamy jakby całą układankę ich wszystkich, można powiedzieć, problemów wewnętrznych. Nie zaakceptowali krzyża, cierpienia. Spodziewali się. Nie czytali pism ze zrozumieniem. Nawet w tej rozmowie, tak jak nam Greka podpowiada, jakby gdzieś na powierzchni przerzucali te argumenty swoje. I teraz jesteśmy przed Emaus. To jest około 11 kilometrów drogi, którą mieli do przebycia. Nie wiem, ile mogli iść. Maksymalnie kilka godzin. Ale te kilka godzin wystarczyło im, żeby Jezus przemówił do ich serca. I zaraz się dowiemy, tak, że w tej drodze ich serce zaczęło pałać. I przed Emaus ta rozmowa dobiega końca, ale podróż się nie kończy. Popatrzmy, że ich ślepota nie była ich winą. I tak samo ich postrzeganie też nie jest ich zasługą. Bo jedno i drugie jest wynikiem działania tych duchowych wymiarów. I tutaj, moi drodzy, co płynie dla nas, jaka nauka? To, że mamy się dać poprowadzić temu światłu, słowu Pana, uwierzyć i zgodzić się na tę drogę. I to właśnie nam podpowiada to świadectwo uczniów na sam koniec. Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam otwierał? I popatrzcie, że teraz ten smutek, ta cała strata i rozczarowanie, to już jest przeszłość. To zniknęło w jednym momencie. I te serca obciążone
które jeszcze przed chwilą w drodze były obciążone, to się uwidoczniło w ich smutku. Teraz są sercami, które płoną. I uczniowie wiedzą teraz, dlaczego gdzieś jakby wewnętrznie nie chcieli, żeby ten nieznajomy się od nich odłączył. Moi drodzy, otwierajmy Pismo. Kochani, otwierajmy Pismo Święte, aby nasze serca zaczęły płonąć. Ja to dzisiaj zrozumiałem bardzo mocno, kiedy jakoś medytowałem też nad tym fragmentem, że stanęły mi przed oczami osoby, które znam i wiem, że mają za sobą wiele lat studiowania Pisma Świętego, a wcześniej potężne historie grzeszne. Potężne. I są ludźmi szczęśliwymi i wolnymi. Nie są wolni od trudu, nie są wolni od zmagania, czasem nie są wolni od cierpienia, ale oni idą razem z Chrystusem cały czas. I właśnie o to idzie. I wtedy dzieje się w naszym życiu to, o czym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Wtedy idziemy tak jak ten Piotr. Nie mam złota i srebra, ale mam Jezusa. Chcesz? Do konkretu życia? Trzeba sobie samemu odpowiedzieć na pytanie. Jak często moja ręka sięga po mój smartfon, tablet, komputer, telewizor, a jak często sięga po Pismo Święte? Z dobrym komentarzem. Jak często żongluję, nie wchodząc w głąb. Jezus naprawdę chce nam wyjaśnić, zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, co w Biblii odnosi się do mnie, tak jak odnosiło się do Niego. Tylko ja Mu muszę na to pozwolić. Ja muszę Mu dać przestrzeń na to. To jest cała moja zasługa. I co się dzieje po tym całym pięknym wydarzeniu? Biegiem wracają do Jerozolimy, do wspólnoty, podzielić się tym doświadczeniem. Nie jest ważne, jak bardzo życie cię poharatało. Nie jest ważne, jak bardzo sami siebie poharataliśmy. Maria Magdalena miała 7 złych duchów. Pełnie. I ona też pozwoliła, żeby prawda o jej spotkaniu z Jezusem zrodziła się w dialogu. To pozwólmy teraz Jezusowi na ten dialog. Niech nam wyjaśnia nasze życie pismami, a najbardziej swoją obecnością.